Góry myjemy, wrzucamy do wody, leciutko osolonej, gotujemy jak ziemniaki. Robimy pierogi z farszem z bobu. Gotujemy bób. Po ugotowaniu mielimy ten bób. Dodajemy takie wszystkie składniki jak do mielonego mięsa. Jajko, podsmażoną cebulkę, sól, pieprz i wyrabiamy ciasto. Ciasto do pierogów robię z mlekiem, siadłym mlekiem, ponieważ to ciasto jest wtedy bardzo cieniutkie, można cienko wywałkować, jest bardzo delikatne. Łyżką nakładam farsz z bobu, pierogi zawijam, gotuję jak wypłyną, no tam nie wiem, 2-3 minutki. Polewa się skwareczkami z boczku, ale takiego prawdziwego, wędzonego boczku, a nie takiego ududlanego, nie? To musi być taki prawdziwy wiejski boczek. Z cebulką okraszam wszystko. I to jest tak najbardziej w tej chwili temat na czasie, nie? Ponieważ bób teraz dopiero zaczyna wchodzić, ceny spadają. Bób jest bardzo zdrowy. Najłatwiej przyswajalne białko jest z bobu, brawo. Co jeszcze mogę powiedzieć o bobie? Więcej nic nie wiem. Bardzo dziękuję. Bobu to wróci. No. Trochę później.